Cześć, witam was serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku. Ostatnio zacząłem troszeczkę częściej przeglądać komentarze, bo nie zawsze mam czas na to. No i był ten Sudden Death Challenge i troszeczkę osób miało do mnie żal, że nie pokazałem, jakimi deckami można grać. Nie pokazałem, ponieważ ten challenge zagrałem tylko raz. Z tej uwagi tylko dlatego, że 12 godzin w pracy i przyjeżdżając do domu to już się nie chce nic zrobić. Więc zagrałem go tylko raz w ogóle. Miałem właśnie ostatnio 4 dni pracy po 12 godzin, więc dlatego nie nagrałem odcinka żadnego z jakimiś deckami albo jak gram. Zresztą ja lamię często, więc nie wiem, czy chcecie takie coś oglądać. Teraz mamy ten nowy challenge, coś nowego, w ogóle grafiki są fajne, Lunar New Year Week. I troszeczkę pokrótce opowiem to i mniej więcej pokażę, jakim deckiem grałem i jak mi poszło. A więc tak, pierwszy stage, no akurat tyle już nie mogę w niego wejść, jest bardzo prosty, bo tam możemy sobie grać do woli, trzeba tylko zdobyć koronki, więc nasza przegrana nie eliminuje eliminuje nas z gry. Więc stage 1 to nawet i mój syn potrafi przejść spokojnie, więc tutaj nie powinno być problemów dla nikogo. Stage 2, czyli drugi etap, to jest, już mamy 9 wygranych, dobrze pamiętam, 9 wygranych trzeba mieć. Sobie podejrzę. W ogóle tak mi właśnie poszło, zaraz to obejrzymy. Nie, w stage 2 trzeba mieć 6 wygranych. I ten stage 2 jest podwójny eliksir, więc tutaj wszelakiego rodzaju dosyć drogie deki, takie mocne, się sprawdzą. Ja grałem tym dekiem i powiem wam, gdzieś tu screen pewnie wleci, wygrałem go 6-0. Tym dekiem zrobiłem stage 2 do 0, więc to jest mój dek arenowy z golemem, więc serdecznie go wam polecam sobie zobaczyć i mam nadzieję, że też wam się sprawdzi na tym stage'u drugim osobom, które jeszcze nie grały. W ogóle pod koniec tego filmiku postaram się wkleić parę decków, które też mogą ewentualnie na tym stage'u trzecim wam dać szansę na wygraną. Będą oczywiście deki pochodziły z od T, tam z Munich Warriors, i tam powkleję sobie, zobaczycie. Więc etap drugi przeszedłem właśnie tym deckiem. Poczekajcie, tutaj tak. I jak możecie zobaczyć, tutaj Sudden Death właśnie ten raz grałem. Stage pierwszy, trzeba 10 koronek zdobyć. No to naprawdę jest bardzo proste. Stage drugi, trzeba wygrać właśnie 6 razy. No i teraz ten final stage, czyli ostatni trzeci etap. Jak widzicie, zagrałem go 2 razy. Za pierwszym razem poszło mi 6-9, tam chyba grałem 2 dekami. No i na ten drugi raz, kiedy sobie zagrałem, zmieniłem lekko dek, zaraz wam pokażę jaki dek. I zrobiłem tylko 8-9, no niestety 8-9 ostatniej walki już też nie ugrałem. Dobra, ale poczekajcie, bo wyszedłem. Grałem właśnie tym dekiem, on jest chyba na trójce. Tym deckiem grałem no właśnie na trzecim stage'u. Trzeci stage, czyli ten ostatni, trzeci etap polega na tym, że tak, pierwszą minutę mamy normalny eliksir, drugą minutę mamy przyspieszony 2 razy eliksir i potem mamy potrójny eliksir. No i tutaj ten deck, Golem, P.E.K.K.A., Lumberjack, Mega Minion, Inferno Dragon, Fly Machine, Zap i Poison. Naprawdę bardzo ładnie się sprawowały, no ale niestety nie dały mi tej 9 wygranej w tym całym pojedynku. Tutaj jak zobaczycie, pokonał mnie deck z Graveyardem i Giantem. Naprawdę tutaj kolej zagrał ładnie, ale zobaczcie. Tutaj 3-0, 2-0, tutaj przegrałem 3-0. Tutaj nawet jak już wiem, że nie mam szans na wygraną, tym bardziej, że tutaj mnie też ładnie kosił tymi bandytkami i nie tylko, to odpuszczałem już walki. Tutaj jest 1-0. Tutaj mnie też właśnie skosił 2-0, tu jest 1-0, 2-0, jak widzicie, 1-0, 3-1. A, i tutaj jest właśnie ta moja pierwsza walka, 3-1 wygrana. Ten, za pierwszym razem grałem podobnym deckiem, ale zamiast Mega Miniona miałem chatkę z Pergoblinów.
I tak grałem i jeszcze na początku grałem, spróbowałem tym moim deckiem arenowym, ale niestety nie szło mi też jakoś za bardzo dobrze, więc postanowiłem go zmienić troszeczkę i dlatego tutaj grałem dwoma deckami. No i ten drugi raz Mega Minion jak wleciał, to już troszeczkę lepiej mi się grało, chociaż nie uniknąłem właśnie tych paru przegranych i no niestety przegrałem. Jakąś walkę wam fajną pokazać. Właśnie już nie pamiętam, gdzie mnie tutaj tak fajnie się grało, żeby wam coś pokazać. Tutaj 3 do 0, tutaj chyba było. Pokażę wam tą walkę. Mam nadzieję, że będzie. Nie pamiętam do końca już, jak one wyglądały, ale dobra, sobie troszeczkę podniosę. Tak to. Tablet. Żebym cię widział, miał tak się na wysokości i mógł sobie spokojnie pokomentować. Dobra, zacząłem peką, bo w ogóle pamiętajcie, jak gracie ten trzeci stage, to na początku grajcie tak, żeby pierwszą minutę powoli, żeby wybadać karty, jakie ma przeciwnik. Na tej pierwszej minucie, gdzie jest normalny eliksir, ten deck się za mocno nie sprawdza, więc musicie troszeczkę się uspokoić. Golema przeważnie staram tym deckiem na tym challenge'u rzucać dopiero w drugiej minucie. Jak już jestem przyspieszony eliksir, troszeczkę tutaj Lumberjack doszedł na dwa strzały, no i więcej mu się nie udało. No i teraz tutaj Inferno Dragonem postaram się właśnie zablokować troszeczkę tego egze. Stracę Inferno Dragona, no ale tak to bywa. Dobra, jest teraz przyspieszony eliksir, już jest razy dwa. No i tu już mogę sobie golemem powoli pozwolić, żeby wyprowadzić atak golemem. On Mega Knightem zaczął. Nawet powiem wam szczerze, się cieszę, tutaj pekę postawię za golemem. Będzie osłaniało. No i Pekka sobie tutaj i Fly Machine będą sobie radzić. Jeszcze Lumberjacka dorzucam. Trzeba się właśnie będzie pozbyć tutaj zaraz tego Inferno Dragona. Tutaj w ogóle zapas wyżyłem na zresetowanie Inferno Dragona, a było jeszcze Horda Minion, ten Horda Minion, Armia Szkieletonów była. No ale tutaj zobaczcie, wieża już dosyć mocno oberwała, zaraz ona padnie. I no push poszedł ładny. I teraz zobaczcie, będzie trzecia minuta zaraz i będzie potrójny eliksir i ten deck w tym potrójnym eliksirze już się sprawdza jeszcze lepiej. Zobaczcie, zasuwa teraz eliksir, golem już tu leci, on próbuje atak robić na tą stronę. Ja się to tutaj będę próbował bronić, tego golema tam zostawię, niech sobie atakuje. On musi jedną wieżę mi zdobyć, dlatego tutaj teraz zapem i dlatego on tutaj będzie próbował mnie atakować. Dorzucony Inferno Dragon z tyłu, golem tam doszedł, Fly Machine obija te szkieletonki, no i zobaczcie, już leci kolejny push z mojej strony. I jest druga wieża na upartego, może by jeszcze dało się tą trzecią zrobić, ale pamiętajcie, że jak już wygrywamy, to nie lećmy na pałę, jak to się mówi, na hama i w ogóle, nie wiem jak wy tam mówicie. Ale trzeba uważać, żeby nie stracić tej swojej przewagi, bo czasami poczujemy się zbyt pewnie i może to nas bardzo zgubić. Tutaj on się próbuje jeszcze bronić, ale już mu to nie wychodzi. 3 sekundy, 2, no i jest wygrana. I jest wygrana. A teraz wam pokażę jeszcze tą walkę przegraną, bo muszę jeszcze raz ją sobie obejrzeć, bo wczoraj troszeczkę byłem zdenerwowany, że ta ostatnia walka mi nie pykła. I zobaczymy sobie właśnie tą walkę. No tutaj ten graveyard mnie pogrążył. Naprawdę ten graveyard mnie pogrążył. Leci, idzie muszkieterka. No ja tutaj wystawiłem golema właśnie z tego względu, żeby się już troszeczkę osłonić, bo nie wiedziałem, co on tutaj jeszcze ma. Chciałem, żeby ten golem wziął ostrzał na siebie. Jest Fly Machine. On ma niestety Fireballa, ma Freeza. No i tutaj Fireball będzie dosyć mocno mnie kontrolował ten Freeze, będzie zamrażał. To jest jasne, że on zamraża. Ale ten Fireball będzie mocno kontrolował właśnie moją Fly Machine, jak widzicie. Troszeczkę tutaj na początku jeszcze się czułem pewnie. Tutaj się już jeszcze czułem pewnie, bo
Pobijałem mu wieżę, mówię, nie będzie miał za bardzo co robić. No ale Freeze, Giant, Graveyard zrobią swoje, zresztą zobaczycie. Nawet możecie spróbować tego deku właśnie, Giant, Graveyard, Freeze. Nawet ładnie to się tutaj spisało. No i Fly Machine rzucam tutaj, żeby tego Gianta poobijać, a mobilizować. I zobaczcie, już tutaj ten Giant zaraz dojdzie. Sfrizował, no chociaż niepotrzebnie, bym mógł nie frizować. O, i zobaczcie, Fly Machine już padło. Ta muszkieterka tutaj nie... Nie, padła jednak. No i leci kolejny Giant. Zaraz będzie przyspieszony Elixir, ma dosyć szybki deck przeciwnik. I no nie miałem, nie spodziewałem się tego Graveyarda. Myślałem, że on będzie grał po prostu tego Freeza. No i teraz tutaj dobrze, że ta Fly Machine tutaj jest z tyłu. To ten Graveyard troszeczkę będzie obijany, ale zobaczcie, sfrizował mi Pekę, sfrizował mi właśnie Fly Machine. Jeszcze poleciał Fireball, rozbił mi tą Fly Machine. I Inferno Dragon tutaj próbuje, ale jeszcze nie. No i teraz mówię, jak nie teraz, to kiedy? Trzeba było tutaj lecieć szybko, ten... Porozbijał mnie i zobaczcie. Gdyby nie ten Fireball w tym deku u niego, to może i by miał duże szanse, bo ta Fly Machine by była nie do ruszenia za bardzo. No ale niestety... Niestety nie pykło mi w tej walce. I teraz on wyprowadzi potężny atak, gdzie ja tutaj Fly Machine jeszcze próbuję. On tutaj zafrizował właśnie Inferno Dragona i mojego Mega Miniona. Tutaj w rozbił wieżę, Fly Machine padło, no i co ja miałem zrobić, biedny? Musiałem przyznać do porażki, no ale... Ale co się... Tak, taka gra jest. For fun! Dobra, tak to wyglądało właśnie z mojej strony. Mam nadzieję, że wam lepiej pójdzie... Czemu ja trzymam myszkę? Chciałem myszką przełączać. Mam nadzieję, że wam pójdzie lepiej. Ja skończyłem tego... Jednej wygranej mi zabrakło, żeby skończyć cały ten challenge. Gdyby tu była gwarantowana ta nowa legenda, to jeszcze bym się pokusił o pogranie. Ale nie jest gwarantowana, więc... nie pograłem sobie jeszcze raz. Dobra, na tyle. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, poranka, niezależnie kiedy to oglądacie. Jest 13 lutego. Pozdrawiam was serdecznie. Piąteczka.